Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic. Mamy już styczeń, to kolejny rok nagrywania podcastu i kolejny rok, w którym mamy miesięczne podsumowania tego, co ciekawego zmienia się, bądź zaraz się zmieni, albo co się nie zmieni w obszarze prawa, legislacji w naszym kraju. Ze mną jest Mateusz Chudzik, z którym co miesiąc pochylamy się nad garścią wybranych informacji zebranych przez kancelarię, w której to Mateusz jest. Cześć Mateuszu, dzień dobry. Cześć Wiktorze, witam Państwa. Słuchaj, jak zwykle mamy bardzo ciekawą listę tematów do przejścia. Część mniej biznesowych, część bardziej biznesowych, a ten, którym żyliśmy przez ostatnie tygodnie i miesiące ubiegłego roku, czyli zapowiedzi KSeF-u, dzisiaj rano właśnie legł w gruzach. Więc może zacznijmy od tego tematu. Tak, no ja jeszcze wczoraj miałem dla Was inną bombę, no ale rzeczywiście ten KSeF jest wyszedł na prowadzenie. No o czym mowa? No o tym, że został odroczony i to bezterminowo system, krajowy system e-faktur. Więc no, w tym roku nie będziemy mieli jednolitego systemu. No, zobaczymy kiedy. No, ministerstwo zapowiada, że na pewno wprowadzi, ale wykryło krytyczne błędy w tym systemie, który miał być wprowadzony od 1 lipca. Więc zobaczymy, kiedy wejdzie w życie nowy system. A mówisz, że do wczoraj miałeś inną bombę, to co to była za bomba? A to mogę już chyba powiedzieć. Chodzi o sygnalistów. No, temat wielokrotnie, o którym rozmawialiśmy. No i dlaczego bomba? No bo rząd zapowiedział, że zamierza wprowadzić regulacje w polskim porządku prawnym już w pierwszym kwartale 2024 roku. I to może by nie szokowało, ale szokuje to, że tak naprawdę będzie procedowany projekt, który został przygotowany w poprzedniej kadencji przez poprzedni rząd, no oczywiście z pewnymi zmianami, no ale trzeba sobie powiedzieć, że no, obecny rząd stawiał na to, że projekt ma być zawsze przedyskutowany, strona społeczna ma się wypowiedzieć. No a tutaj zapowiada, że to będzie szybka ścieżka, że ten projekt ma iść odrębną ścieżką i trafić prosto na stały Komitet Rady Ministrów. No a ten projekt no, już w poprzedniej kadencji był mocno właśnie przez stronę społeczną krytykowany. Ja może tylko przypomnę, o co chodzi, jeśli chodzi o właśnie o pojęcie sygnalistów. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 roku, no właśnie nakładające na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia procedur zabezpieczających sygnalistów, czyli takie osoby, które zgłaszają organizacji, że coś w tej organizacji źle funkcjonuje, że są jakieś czynności bezprawne bądź też nieetyczne. No i termin na wdrożenie tych przepisów w polskim porządku prawnym no, upłynął w 2021 roku. No, póki co tych rozwiązań nie ma. No i stąd też ta bomba, że nie dość, że mocno krytykowany projekt będzie dalej procedowany, czy też na nowo, ale nie będzie żaden nowy tworzony i że to będzie szybka ścieżka. No a wiemy dobrze, że no, z punktu widzenia organizacji, funkcjonowania organizacji, no to jest dosyć duże przedsięwzięcie. Trzeba przygotować procedury, regulaminy funkcjonowania tejże instytucji. No, trzeba przygotować odpowiednie osoby, które mają być odpowiedzialne za właśnie zajmowanie się kwestiami sygnalistów. No i w końcu też pewnie konieczne będą jakieś szkolenia i informacje po prostu do pracowników danej organizacji, po co jest to rozwiązanie, jakie ono ma mieć plusy, jak przede wszystkim tacy sygnaliści będą zabezpieczani przed chociażby jakimiś negatywnymi konsekwencjami w ramach stosunku pracy. Zobaczymy w takim razie, czy ta szybka ścieżka rzeczywiście będzie szybką ścieżką, no bo trochę skomplikowany
obszar, ale bardzo, bardzo istotny z punktu widzenia i firm i samych zainteresowanych tych sygnalistów, jak mniemam. A słuchaj, robiąc taki jeszcze krok do tego KSeF-u i innych rzeczy podatkowych, co ciekawego się tutaj jeszcze ewentualnie dzieje, albo co wy też planujecie w komunikacji na najbliższe dni, tygodnie? No tak, początek roku to zawsze jest jakieś wydarzenie, jeśli chodzi o podatki. No, tego jest sporo. To jest skrócenie okresu amortyzacji, raportowanie CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, czy też zmiany w podatku PCC przy hurtowym nabywaniu mieszkań. No, o tym szeroko. Ja zachęcam do śledzenia naszych portali społecznościowych Chudzik i Wspólnicy Prawo i Podatki, bo tam będzie na pewno komunikat o specjalnym, dedykowanym właśnie podatkom webinarze. Nasz dział podatkowy przygotuje, więc myślę, że odeślę po prostu do tego webinaru. Odsyłaj jak najbardziej. O webinarach, które realizujecie, też można znaleźć sporo informacji na stronach Focus on Business, gdzie dzielimy się informacjami o właśnie ciekawych, choćby podatkowych webinarach. Także myślę, że w paru miejscach w sieci będzie można znaleźć sobie właściwe linki, aby na te webinary dotrzeć. Ale to edukacja edukacją, a teraz skupmy się na pewnych faktach, które mają miejsce i które nastąpiły wraz z początkiem tego roku, a mianowicie mamy nową wysokość wynagrodzenia minimalnego. No tak, to twardy fakt dla szczególnie pracodawców. Od 1 stycznia oczywiście mamy nową wysokość wynagrodzenia minimalnego, która wynosi 4242 zł brutto, zaś stawka minimalna za godzinę to jest 27 zł 70 groszy brutto, ale co ciekawe, w tym roku będziemy mieli jeszcze jedną podwyżkę. W tym roku ustawodawca zdecydował, że druga podwyżka będzie od 1 lipca i będzie wynosiła odpowiednio 4300 zł brutto, a jeśli chodzi o stawkę godzinową 28 zł 10 groszy. No to jest dosyć duży wzrost, natomiast no, trzeba też mieć na uwadze, że parę dni temu ukazała się informacja prezesa GUS-u w sprawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku. No i ona wyniosła ponad 11%, z tego co pamiętam 11,4%. No i o ile z KSeF-u można było się wycofać z tego lipca, to raczej z podwyżki płacy minimalnej się ani politycznie, ani finansowo nikt nie wycofa, także tego się możemy spodziewać w lipcu. No a od wynagrodzenia minimalnego już krótka ścieżka do zmian w ZUS-ie, czyli wysokości składek ZUS-owskich. Tak, te wysokości składek są uzależnione nie tyle od minimalnego wynagrodzenia, co powiązane są z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem w 2024 roku. No ono jest prognozowane na kwotę 7824 zł. No i to powoduje nam wzrost składki emerytalnej o przeszło 104 zł, rentowej o 42 zł, czy też chorobowej o 13 zł. Jeżeli chodzi o wysokość składki zdrowotnej, to nic na razie w tym przedmiocie się nie zmienia. Ona jest zależna od formy opodatkowania, jaką przedsiębiorca wybierze. Natomiast trzeba pamiętać, że ona nie może być niższa co do zasady niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc też no, odpowiednio uległa zwiększeniu i minimalna teraz ta składka wynosi 381,78 zł. Zaczęliśmy tak mocno w tym obszarze finansowym, tak to nazwijmy, mocno biznesowym. Ja sobie tak myślę, że w ciągu dnia jest dosyć sporo osób, które wyskakują na lunche. No i biorą te lunche na wynos w różnego typu plastikowych opakowaniach, a tutaj w tym obszarze też nam się szykuje zmiana. Tak, szykuje się zmiana i także po części finansowa. Od 1 stycznia jest już konieczne pobieranie przez przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy, czy też przede wszystkim lokale gastronomiczne, właśnie opłat od opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, tak zwanych opłat SUP z angielskiego
single use plastic. I opłaty wynoszą następujące wysokości: 20 groszy w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, a 25 groszy w przypadku pojemników na żywność. I co istotne, no, ta pozycja musi mieć swoje odrębne miejsce na paragonie i również no, powinna być do tej kwoty doliczana odpowiednia stawka VAT. VAT w takiej stawce, jaki sprzedawany jest towar. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Więc no, nasze objadki kupowane na wynos no, będą droższe. Oczywiście no, to nie jest wina przedsiębiorców. Dobrze się dzieje, że no, trochę tym plastikiem coś z tym robimy. Natomiast to nie są dochody przedsiębiorców, ponieważ trzeba pamiętać, że to, co pobiorą w tym roku, do 15 marca 2025 roku będą musieli wnieść na właściwy rachunek marszałka województwa. No to skoczmy z tymi lunchami na wynos na plac budowy, a konkretnie do obiektów budowlanych, bo tam pojawia nam się kwestia cyfrowej książki obiektów budowlanych. Tak, no cyfryzacja zatacza coraz szersze kręgi w naszym życiu i no właśnie, pojawia się cyfrowa książka obiektu budowlanego i teraz od 1 stycznia jest obowiązek prowadzenia właśnie takiej książki w systemie CEKOP, prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. No i cóż, no taką książkę należy założyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Ciekawe jest to, że tą aplikację można mieć również na smartfonie. Patrz, mam takie wrażenie, że my w ostatnich miesiącach tak szukaliśmy różnego typu tematów, a ten styczeń nas wręcz zasypał różnego typu finalizacją pewnych aktów prawnych, regulacji i tym podobnych rzeczy, bo już przeszliśmy przez obszar, nazwijmy to podatkowy, finansowy, budowlany z cyfryzacją, a teraz jeszcze dołożę ci do tego temat z rynku motoryzacyjnego, a w zasadzie przerejestrowania używanych pojazdów. Tak, to jest temat, który tak naprawdę nas wszystkich jako przedsiębiorców, ale też jako obywateli dotyczy. No jest powrót obowiązku przerejestrowania i właśnie od 1 stycznia no jest ten obowiązek przerejestrowania auta w Polsce w ciągu 30 dni. No to 30 dni od nabycia pojazdu, czy też 30 dni od dopuszczenia do obrotu przez KAS pojazdu, który jest sprowadzony spoza Unii. Oczywiście tu są pewne wyłączenia, jeśli kupujemy nowy samochód w salonie, to tak naprawdę te rzeczy może za nas salon zrobić, no ale tutaj o tym trzeba pamiętać. Także o sytuacjach, jeśli nabywamy samochód w drodze spadku, to mamy 30 dni na przerejestrowanie od dnia orzeczenia sądu w sprawie dziedziczenia, czy też sporządzenia aktu dziedziczenia przez notariusza. Dłuższy termin mają przedsiębiorcy, którzy zajmują się zawodowo obrotem pojazdami i oni mają termin 90-dniowy. No oczywiście za brak dopełnienia obowiązków jest kara. I tutaj trzeba pamiętać, że obowiązek zbywcy pojazdu, poinformowania urzędu o tym, że został zbyty pojazd, cały czas ten obowiązek istnieje. Czyli z jednej strony my jako nabywcy mamy obowiązek teraz poinformowania, a cały czas zbywca także ma ten swój obowiązek poinformowania o zbyciu pojazdu. Tak się zastanawiam, czy ktoś kiedykolwiek samochód oddał do lombardu, ale gdyby tak, no to w tych lombardach też się dzieją różne zmiany. Tak, myślę, że to jest ciekawa informacja dla tych, którzy prowadzą działalność lombardową, ale też dla tych, którzy korzystają z tej działalności, bo powinno być bezpieczniej, bo od 7 stycznia weszła w życie ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. No, takie zmiany są jak zwiększenie, czy wręcz wskazanie, że działalność lombardowa może być prowadzona tylko w formie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej. Wymagany jest wyższy kapitał zakładowy, co najmniej 50 tysięcy złotych.
No ale myślę, że ważne jest to, że ta działalność należy, musi zostać zarejestrowana i uwaga, nadzór nad tą działalnością prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. No oczywiście jest cała lista różnych sankcji za działanie wbrew tej nowej ustawie, zakazy reklamowania, czy też w ogóle zawierania umów, no niezgodnie z tymi elementami, które ustawa wskazuje, że taka umowa lombardowa kredytu lombardowego powinna mieć. Czyli trochę bardziej uregulowany ten świat się nam staje. Tak, zdecydowanie. No to lombardy mi się zawsze kojarzą z finansami, zresztą tutaj jakby nie było, ten wątek również był poruszony. Finanse z kolei z podatkami, a w podatkach z kolei pojawia nam się temat podatku minimalnego. Tak, jakby o tym podatku chciałem powiedzieć, bo mimo że zapowiedzieliśmy, że tutaj będzie webinar, ale myślę, że to jest warto zaznaczenia. No to jest podatek minimalny, podatek nawet wtedy, jeśli mamy stratę. Kogo on obejmuje? No, to do zasady wszystkich podatników podatku CIT, nierezydentów prowadzących działalność w Polsce poprzez zakład, no ale także właśnie polskie spółki. No i tutaj no, to jest dość skomplikowany akt prawny. Warto tylko powiedzieć, że no właśnie jakby zamiarem ustawodawcy było to, że duże podmioty posiadające duże obroty często wykazują bardzo niskie dochody, czy wręcz wykazują straty. No i chodzi o to, żeby uciąć takie sytuacje. No i tutaj się przewiduje, że będzie ten podatek już nawet dotyczył podmiotów, które mają dochody na poziomie mniejszym niż 2% ogółu przychodów. Cała lista jest oczywiście podmiotów, tak jak powiedziałem, które podlegają wyłączeniu z tej regulacji, ale też zasady liczenia kosztów do obliczenia tego podatku. To jest naprawdę poważne przedsięwzięcie. No i z racji tego, że obowiązuje w tym roku, no to już podatnicy powinni przyjrzeć się i przeanalizować ze swoimi doradcami podatkowymi, kancelariami, czy czasem tutaj nie podpadają pod to, no i czy tak naprawdę nie powinni już jakiś tutaj rezerw sobie tworzyć na ten podatek, mimo że mają stratę. Podatek przy stracie, no to brzmi bardzo ciekawe i tak się od razu zastanawiam, czy takie straty mogą liczyć producenci i sprzedawcy napojów energetycznych, którzy stracili dosyć spore grono swoich klientów, czyli osoby niepełnoletnie. Tak, mogłoby się tak wydawać, a powiem dlaczego mogłoby się tylko tak wydawać, że stracili. Tak, poruszyłeś temat zakazu sprzedaży energetyków dla osób niepełnoletnich. Jest ten wymóg teraz, że po prostu sprzedawca musi weryfikować, czy osoba nabywająca energetyk, chodzi o napój, który zawiera kofeinę bądź też taurynę w swoim składzie, ale co istotne, tym napojem energetycznym jest taki, który zawiera więcej niż 150 mg na litr właśnie kofeiny lub tauryny, wyłączając naturalne występujące substancje. No i ja już widziałem na rynku produkty, które zawierają mniej niż 150, więc tak naprawdę no, chyba masz odpowiedź na to, jak... No tak, ale jest taki obowiązek, jeżeli napój ma więcej niż 150, no to trzeba go, po pierwsze, nie może być sprzedawany osobom niepełnoletnim, musi być w odpowiedni sposób oznaczony, ustawa przewiduje, jak wielka musi być ta ramka, co to ma być za napis, no ale myślę, że my Polacy jesteśmy bardzo kreatywni i no i znajdziemy rozwiązanie, czy raczej producenci, sprzedawcy tych napojów. Oj, tak, to tutaj tej kreatywności nam chyba jako narodowi nikt nie zabierze, aczkolwiek ja uważam, że dobrze, że tego typu przepisy wchodzą w życie, dlatego że patrząc na co po niektóre młode osoby jak nadużywały picia tych różnych produktów wysokoenergetycznych, jakkolwiek byśmy im tam nie nazwali, no to przechodziło wszelkie granice zdrowego nawet rozsądku, więc przynajmniej chociaż trochę się to ukróci albo zmniejszy tą dawkę, którą aplikują sobie te młode osoby, nie?
Tak, i myślę, że też nie można tak naszego ustawodawcę krytykować, że przyjął taki pułap, bo ja myślę, że może być pomysł na to, żeby stopniowo przez jakiś czas zmniejszać te dawki, prawda? Żeby nie było takiego szoku, że nagle odcinamy, no i też tych przedsiębiorców tak de facto produkujących stawiamy trochę pod ścianą, więc może wcale nie jest to głupi pomysł, że jest taki limit, no i on stopniowo z jakimś czasem będzie coraz mniejszy. No to odstawmy tą energetyczną sprawę na tor boczny, a wejdźmy sobie na coś, co jest tematem dosyć modnym i chyba rozszerzającym swoje obszary dyskusyjne, ale też i wymogowe, a mianowicie ESG. Tak, no temat niewątpliwie 2023 roku. Na każdym kroku z nim się spotykałem, nawet będąc na targach nieruchomościowych w Monachium, to był temat numer jeden i tam głównie były firmy dla firm budowlanych, które zajmowały się tym raportowaniem. No ale powiedzmy, o co chodzi. No, skrót ESG, czyli z języka angielskiego Environmental, Social and Governance, czyli chodzi o takie zagadnienia, które zyskują coraz większe znaczenie w biznesie, czyli nie tylko chodzi o cenę firmy poprzez pryzmat jakichś kryteriów finansowych, ale no chodzi o też te wszystkie kryteria pozafinansowe. No i cóż, no i dlaczego o tym wspominamy teraz w 2024? No bo to jest rok pierwszy dla niektórych podmiotów, kiedy będą musiały już to raportowanie prezentować, czyli w 2025 roku będą musiały przedstawiać raporty za 2024. No obecnie to dotyczy dużych przedsiębiorców zatrudniających 500 pracowników w roku obrotowym. No ale oczywiście w kolejnych latach będą kolejne małe i średnie przedsiębiorstwa. No ale co trzeba wiedzieć? No tutaj też się trzeba zacząć przygotowywać. To nie jest proste zagadnienie, sposób raportowania wymaga dużej pracy. Jest on dość skomplikowany z tego, co się rozpoznaliśmy, więc no, pewnie i część pracodawców będzie musiała skierować siły, czy też zatrudnić nowych pracowników, żeby po prostu ogarniali ten temat. No ale pytanie, jak no, pewnie młodzi teraz widzę, zwracają uwagę, w jakiej firmie pracują, bo to nie tylko jest do potencjalnych inwestorów, ale także również dla pracowników, którzy chcą wiedzieć, czy ich firma jest ekologiczna. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem bardzo ciekawy. No na pewno jest to źródło nowych usług dla wszystkich, dla kancelarii prawnych, firm konsultingowych. No, będzie się dużo działo. No, na brak pracy raczej nie będziecie narzekali, bo to teoria staje się praktyką. Do tej praktyki rzeczywiście należy odpowiednio się przyłożyć, a to, co nam przyniesie ten kolejny rok, czyli już z fizycznym raportowaniem, myślę, że może dać jeszcze więcej roboty. A skoro patrzymy sobie tak lekko w przyszłość, to pod kątem zarówno przedsiębiorców, jak i szkół, nad czym w tej chwili trwają prace? Tak, wybrałem tutaj parę tematów, które myślę, że mogą przedsiębiorców zainteresować. To jest przede wszystkim dla tych małych przedsiębiorców samozatrudniających się, to jest propozycja wakacji od składek na ubezpieczenia społeczne. No, chodzi o to, że jeśli taki samozatrudniający idzie na urlop, no to żeby w tym okresie urlopu no nie był obciążony składkami ZUS. Jeśli chodzi o pracodawców, to rząd pracuje nad kwestią przejęcia zasiłku chorobowego przez ZUS już od pierwszego dnia nieobecności pracownika w pracy. Przypomnę, że teraz mamy co do zasady po 33 dniu. Jeśli pracownik jest na zwolnieniu, to dopiero ZUS przyjmuje. Więc są to ciekawa taka zmiana. No a jeżeli chodzi o nas wszystkich, to myślę, że no zapowiadana w kampanii wyborczej kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych, no najprawdopodobniej w 2024 roku się nie pojawi, ma się pojawić od przyszłego roku, no ale są komentatorzy, którzy twierdzą, że w ogóle nie wejdzie. No zobaczymy, co świat pokaże. A jeżeli chodzi jeszcze o przedsiębiorców, to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że w poprzedni piątek, czyli 12
stycznia był termin wyznaczony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wyznaczyło przedsiębiorcom i organizacjom społecznym zrzeszających przedsiębiorców, no właśnie na przesyłanie postulatów dotyczących deregulacji ustaw gospodarczych. Z tego, co mi wiadomo, dużo było tych propozycji, więc no, ministerstwo ma materiał do śledzenia czy proponowania zmian, które no, po prostu mają nam przedsiębiorcom ułatwić działania. No a już na sam koniec taka ciekawostka z dzisiaj. Brak prac domowych. Otóż pani minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała rozporządzenie właśnie w sprawie braku prac domowych. Oczywiście zapowiedziała również, że będą konsultacje społeczne zarówno z nauczycielami, pedagogami. No i chyba przede wszystkim, i tutaj się z nią bardzo zgodzę, że no konieczne jest no przebudowa podręczników, czy wręcz nowe podręczniki. Ja prywatnie, będąc ojcem dzieci w wieku szkolnym, no muszę stwierdzić, że podręczniki uwłaczają intelektowi, a wręcz można powiedzieć, utrudniają po prostu dzieciom naukę, a chyba powinno być odwrotnie, że powinny ułatwiać. Ale może budują ich krzepę i warunki fizyczne, no bo trochę ta książka waży. Trochę waży, ale bardziej wydaje mi się, że przeformowanie taki, żeby to było w jasny sposób. Akurat wypowiadam się o tym, bo szkolnictwo jest mi bliższe, jestem też prezesem stowarzyszenia, które prowadzi szkołę społeczną, więc wiem, jak trochę to od środka wygląda. No i po prostu tym dzieciom powinno być prościej, a nie trudniej. Ja mam tylko nadzieję, że ten bagaż i ta waga, która idzie za edukacją, będzie wagą i bagażem merytorycznym, który w głowach naszych uczniów, studentów, słuchaczy, czy też młodzieży generalnie, która zdobywa i wykuwa sobie wiedzę, w ich głowach zostanie z jak najprzyjemniejszym spojrzeniem na to, czym w ogóle jest proces edukacji i rozwoju własnych kompetencji. A wszystko, co nam utrudnia życie i ewentualnie nas obciąża, już stosując nawet tego typu określenia, przejdzie do lamusa prędzej czy później. Także niech ta nauka nam będzie lekką, łatwą i przyjemną, ale skuteczną. Dzieci są przyszłością naszego narodu. I tą sentencją zakończymy nasze dzisiejsze podsumowanie miesiąca, aż nie mogę się doczekać kolejnego, bo będzie to mocna konkurencja do stycznia, który obfitował zarówno w te zmiany, które już weszły w życie, te, które zostały skasowane z połowy roku i te, które zostały zapowiedziane jako prace, nad którymi to wszystko trwa. Dzięki serdeczne, Mateuszu, za dzisiaj. Dzięki bardzo.